Przypadki chodzą parami, ale takiego obrotu spraw nawet ja się nie spodziewałem. Pan Daniel? Tak. To ja jestem pana kierowcą. Okej. W dzisiejszym materiale zobaczysz totalnie spontaniczną akcję zamiany z pasażerem na aplikacji z poprzedniego materiału w moim Viperze. Witaj w kolejnym odcinku programu Hi-Fi. Z panem Danielem doszło do nietypowej akcji. Jechaliśmy, ale ten przejazd był mega dziwny. A jeżeli nie pamiętacie, zobaczcie teraz. Ten samochód jest nudny. Nudzi pana ten samochód? Tak. 500 koni pana nudzi? Ja cię kręcę. To... jest do bólu nudny. To pana? Może dookoła objedźmy, będzie wygodniej. O kurde. I nagle wychodzimy z auta, ja mówię, kończę aplikację na tym Uberze, na Bolcie znaczy, bo ja na Bolcie jeżdżę, się wylogowałem i mówię, kurczę, zamienimy kilka fajnych zdań. My chyba z 15-20 minut gadaliśmy pod tym Lidlem. Kurczę! I to w jakim kolorze? Ale to nie jest chyba oryginalny kolor? Nie, to jest trochę moja fanaberia, trochę małżonki. Trochę ukradłem jej pomysł. Jest to folia robiona na zamówienie. Dla mnie jedyna taka z tego, co mi wiadomo na ten moment, chyba na świecie. Zobaczcie, jak wygląda ten Lexus. Niesamowite spotkanie. Motoryzacja zawsze powinna łączyć ludzi. A jeżeli łączy ludzi, w jakikolwiek sposób, to jest dobre. I to już nas połączyło. Zwykłe przejazdy na Uberze w SQ7, po prostu dwóch panów motoryzacji się spotkało. Ale to nie był koniec. Tego nie spodziewałem się. Chciałem pokazać swoje prywatne auto, Vipera, panu Danielowi. Pojechaliśmy do garażu, odsłoniliśmy ten samochód. Sami zobaczycie. Jak to wygląda? To już coś lepszego chyba. Tak, ja lubię żółty kolor i niebieski. Po odsłonięciu krótka przejażdżka. Mieliśmy w planach wyjechać na przejażdżkę, przepalić trochę te 10 cylindrów. I tak też zrobiliśmy. 8-litrowe V10. Też V-ka, tylko że tu V10. U pana jest chyba WLC500 V8. Z tego co V8 i 5 litrów marne. Też jeździłem. Może nie jest szybszy, nie wiem, czy jest szybszy od SQ7. Ale to jest nieistotne. Ale to chyba nie jest istotne. To jest istotne. To mi zrobiło dzień. SQ7 nie ma szansy, żeby zrobiło mi dzień. Tak, to też... Hamulce się... Żadnych, tak. Zablokowały. Poszedł nasz ogień. Samochód się już nagrzał, ja trochę gumy spaliłem. Przyspieszenie było mocne, sami widzieliście. To był impuls. Skoro już w takim miejscu jesteśmy, pan ma takie auto, że myślę, że jakieś pojęcie pan ma o motoryzacji, a nawet jeśli nie, to jest pan fanem motoryzacji na pewno, a ja lubię sprawiać przyjemność każdemu, a jeżeli ma pan ochotę, to chyba będzie pan pierwszą osobą, która przejedzie się tym autem na fotel kierowcy. Z przyjemnością. Jeździł pan kiedyś takim autem? Takim nie. Jeździłem różnymi samochodami, takim nie. Okej. Okay. No to zamianka. Śmiało. Tylko to jest manual, od razu uprzedzam. Mając Lexusa LC500 też trzeba, kurde, ogarniać. Na spokojnie, na spokojnie. Byleby nie jest gaz, bo będzie obciach. Dobra. Wrzucamy. To będzie jazda taka, jakiej on nie zaliczył chyba od początku swojego istnienia. Czyli jedziemy maksymalnie tyle, ile mam lat. 45. Mi to bardzo odpowiada, bo szczerze mówiąc trochę się stresuję. Ale... Wow. Aż nagram na Instagram, jeśli pan pozwoli. Proszę bardzo. Cudo. Cudo. Jak się siedzi na fotelu pasażera, to się inaczej odbiera rzeczywistość. Ja przed chwilą, jak sobie siedziałem z drugiej strony, to się zastanawiałem, czy nie potrzebuję wsparcia technicznego z apteki w postaci pewnego ubrania, ale na szczęście jeszcze nie. To nie ten wiek jeszcze, gdzie tam? 43 lata. No dzięki, 5 przed chwilą powiedziałem. 5. Dobra, koniec żartów, jedziemy na Silesii. To jest problem taki, że ja trochę mam wzrostu i... Zasłania. Walczę z tym, czy mam widzieć górą, czy dołem. No tak, dalej głowo gadżeta. Po prostu zaufałem panu Danielowi, uznałem, że to jest doświadczony, ale też twardo stąpający po ziemi człowiek. Jakby dużo starszy ode mnie też. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli poproszę go, żeby uważał i żeby spokojnie jeździł, to chyba tak będzie. I było wręcz na odwrót, to pan Daniel, to Daniel w zasadzie już na ty jesteśmy, prosił, nie prosił, ale sam tak robił, żeby było spokojnie. Sam powiedział, że
do 50 na godzinę maksymalnie. I tak też było. Mamy 1500 obrotów, a nie, tu mamy czwórkę. No właśnie, jeden bieg przed. Jeden bieg. Ale on czasami z dwójki na czwórkę, tam minimalna różnica. Ale skrzynia jest fajna. Fajnie wyciąga. Skrzynia jest fajna, to jest jakby efekt tego, że ja sam jestem pod takim wrażeniem, że dlatego zmieniłem źle bieg. I go wpiąłem i on zaczął jechać, ale już nawet nie chciało mi się wypinać, bo widziałem, że i tak jedzie. Tak. Natomiast skrzynia nie jest luźna, tu bez problemu można wrzucić bieg, który się chce. Co nie jest oczywiste w amerykańskich samochodach starych czasami. Nie jest oczywiste. To jest przebieg tego samochodu? Tak. Tak. Świetnie się wpina, wiesz? Ale przypominam jedną rzecz. Pamiętam, jak miałem właśnie Camaro z manualem, aha, to tamta skrzynia była bardziej jeszcze precyzyjna i ja ją trochę miałem jakby porównanie, że trochę jak skrzynia kłowa, wiesz, bo ona tak zapinała biegi tak, z takim metalicznym podźwiękiem. Tu aż tego nie ma, ale przypomniało mi się, jak się wtedy bawiłem. O Jezu. No, tym oczywiście dużo lepiej można się pobawić. Tak. Dajmy jeszcze trochę. Jeszcze do trzech. O. Oj, przy 3000 to już mam fryzjera. Zrozumiałem, dlaczego ten program nazywa się Hi-Fi. Czy on w ogóle umie jeździć na wolnych obrotach? Czy dzisiaj po raz pierwszy się zdziwił? Mowa o Viperze? Tak. No zobacz, toczymy się. Nie, ja często do świata dojeżdżam, bo nie wiem, czy uwierzysz mi? Tu jest taka magiczna wskazówka. Tu jest magiczna wskazówka, jest na połowie. Jedna, druga, a bak 60 litrów. 50 litrów na 100 km pali. Świetnie wydane pieniądze. Bardzo szanuję motoryzację ludzi, siebie. Jak było fajnie, co? Stary. Nie jestem w stanie jeszcze opowiedzieć, jak było, bo chyba za bardzo jeszcze jestem w tym. Cudo. Ale się cieszę. Cudo, wiesz. Masz bardziej ekstrawertyczny jakby wyraz tego. Ale pokazać, ja widzę, wiesz, ja widzę, ja jestem w sobie. Dojdzie to do mnie, wiesz mi, że dojdzie. Ale się cieszę. I po to właśnie jest program. Żeby taką radość sprawiać. Samo w moich marzeń. Dla świrów. Dla świrów też. Mądrych wariatów. Tak dziwnie prowadzący się bez żadnych systemów samochód. To jest totalne przeciwieństwo SQ7. Tam jest niemiecki Ordung, a tu jest amerykańskie, nie wiem co. Nie umiem tego wyrazić. No, to ta żmija to chyba też jest tak... Ona nie jest... To nie jest na wyrost, to jest mało. To jest, nie wiem jaki rodzaj, nie znam się na żmijach, nie wiem jaki rodzaj, ale ten jest chyba najbardziej jadowity na świecie. Tak, to kąsi. A jak ukąsi, to już nie chce puścić. Trakcji też nie chce trzymać. I tak się stało, że do dzisiaj mamy kontakt, mamy swoje numery telefonu, porozmawialiśmy też o jakichś tam prywatnych czy biznesowych tematach i myślę też, czy zrobić materiał Uber w Viperze, albo widzów przewieźć Viperem. Uber w Viperze to by było coś. Wiele osób też pisze do mnie na Instagramie, że chciałoby się przejechać. Więc zobaczymy też propozycje przejażdżek takich, że zapłacimy ci przewieźć naszego kumpla, to niespodzianka, albo do ślubu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo jest takich wiadomości, rzeczywiście. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam. Sheriff El Bucho.